Mecz ostateczny, mecz o wszystko. Tak było w rzeczywistości, tak samo jest teraz, aczkolwiek teraz mamy dużo lepszą sytuację w grupie niż mieliśmy wtedy, no bo spójrzmy na tabelę. Jesteśmy pod Hiszpanią, mamy 4 punkty, Hiszpania również, Słowacja i Szwecja mają po 1 punkt. Natomiast jeżeli Szwecja wygra ten mecz, to zagwarantuje sobie prawdopodobnie jeszcze udział w fazie pucharowej. I czy to z pierwszego miejsca, czy z którego, nie wiem dokładnie na czym polega tutaj, czy liczą się bezpośrednie mecze, czy gol ratio, no bo gol ratio to ja mam dużo lepsze, ale no nie wiem, w każdym razie Szwecja jeszcze nadal może nas przeskoczyć w tej tabeli i jest taka szansa w ogóle, że cztery zespoły będą miały po 4 punkty, choć na to jest niewielka szansa. Szwecja musiałaby wygrać z nami, na to jest duża szansa, ale mała szansa jest na to, że Słowacja wygra z Hiszpanią, chociaż jest to możliwe, bo to jest cały czas tylko PS i piłka nożna, a w niej wszystko jest możliwe. No to byśmy mieli po 4 zespoły z 4 punktami, to znaczy, że ktoś z 4 punktami miałby 4 miejsce i by nie pojechał, a w tym możemy być my. Dlatego to jest mecz o wszystko. Wystarczy jeden, jedyny punkcik, remis albo wygrana. Jesteśmy w dobrej pozycji, chociaż myślę nawet, że jakbyśmy przegrali, najwyżej jak się da, to i tak pojedziemy dalej do fazy pucharowej, chociażby z 3 miejsca, bo Słowacja mi się wydaje, że nie wygra. Najważniejsze jest to, że nie musimy wygrywać. Możemy też zremisować. W rzeczywistości musieliśmy ten mecz wygrać. Ostatecznie przegrali, chociaż przegraliśmy go, no bo atakowaliśmy już całą drużyną, więcej nie dało się zrobić. A taki jest nasz skład na ten mecz i praktycznie nie różni się od tego, no, w czym graliśmy wczoraj z Hiszpanią. Jest tylko jedna zmiana, wraca Krychowiak, który miał czerwoną kartkę i nie mógł zagrać z Hiszpanią, za niego grał Jakub Moder i tego Jakuba Modera wolałbym bardziej za Krychowiaka, ale no, jest tutaj z powrotem. Kurde, no i widzicie, Krycha wraca do akcji i ten mecz w rzeczywistości przegraliśmy. A jak go nie było, to żeśmy remisowali z Hiszpanią. Nie wiem, no to jest jakiś spisek albo coś, ale taka jest prawda. Jak go nie było, to nie przegraliśmy. Zagramy na stadionie Baku Olympic Stadium. Oczywiście nie graliśmy na tym stadionie, graliśmy na stadionie Gazprom Arena, czyli w Rosji. Natomiast, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, nie działa mi ten stadion, więc nie mogę go użyć. Jakby działał, to bym go użył. Więc zagramy na Baku. Sprawdzałem, ten stadion jest całkiem spoko, tylko nie wiem, jakieś właśnie problemy z cieniami są na tych stadionach specjalnie pod euro wgranych, ale na to nie zwracajcie uwagi. Lecimy, mecz o wszystko, Szwecja, Polska, chociaż wiem, że dzisiaj chyba będzie dobrze, musi być dobrze, let's go. Zmieniłem jeszcze stroje szybko na czerwone, bo w takich właśnie graliśmy ten mecz, ale ten mecz był kozacki. Jeżeli nie wyrzuciliście telewizora, jak było 0-2 dla Szwecji, to mogliście jeszcze obejrzeć dwie nasze bramki i remis. Niesamowite emocje, aczkolwiek no, ja już po 2-0 się poddałem. Później jeszcze trochę nadzieja wróciła, ale nie na długo, bo w końcu wybrzmiało koniec złudzeń, korzeń w chmarzeń i przegraliśmy 2-3. I mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał używać koniec złudzeń, korzeń w chmarzeń. Lecimy! Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj nie przegram. Mam nadzieję, że Polska tego meczu nie przegra. Zaczynamy od meczu, od składu Szwecji. Tak on wygląda. Oczywiście nie jest dokładnie taki sam, jak w tamtym meczu grał, chociaż naprawdę dużo nazwisk się powtarza, bo było to bardzo niedawno temu. A teraz zaczynamy od naszego składu w bramce. Jak zawsze Wojciech Szczęsny. Od lewej strony Puchacz, Glik, Bereszyński, Bednarek. Po prawej stronie Jóźwiak. W środku mamy Klicha, Krychowiaka i Zielińskiego. I bez zmian na szpicy Świderek i lewa. No i po tym, co dał Świderek w meczu z Hiszpanią i u nas, i w rzeczywistości, musi grać jeszcze raz dzisiaj w meczu o wszystko. Ten, kto wygra, ten jedzie, chociaż tak naprawdę, jeżeli Szwecja wygra, to możemy jechać obydwoje. Wszystko zależy od meczu Hiszpanii ze Słowacją, chociaż tam raczej nie boję się o wynik. Oj, kurwa, klątwa poszła, nie? Słowacja wygra, róbcie screeny, jak chuj. Z perspektywy czasu widzę, jaki to było niefart na tym euro, jaki my mieliśmy, kurwa, niefart. No, zaczęło się od bramki Hiszpanii. My nie graliśmy źle na tym euro, wow! Izak! No, już mogło się zacząć od bramki. Wczoraj, w 4 minucie, w 5 właściwie już była bramka. Teraz była szansa dla Szwecji. Ale na szczęście pudło. Mam nadzieję, Wojtek, że będziesz ich powstrzymywał dzisiaj. Lewandowski, Świderski, jest uderzenie i mamy pierwszy strzał. Celny, ale trochę słaby. O, pięknie zgarnął Zieliński. Teraz leci Zielu. Ale za mocna ta piłka od Roberta. Oj, Zielu!
O kurwa! Ale to zwalił, to ja byłem pewien, że będzie gol. Jak ty to... Nie! Wylał się obrońca, w ogóle Lindelof z opaską kapitana się potknął tutaj. Jak on pod tą piłkę podszedł? Źle, oh my gosh. Quaison leci, Quaison strzela! Słupek i gol, Isak, 1-0. Polska przegrywa. I to pierwszy raz na tym Euro zaczynamy, przegrywamy po raz pierwszy. Jeszcze nie było takiej sytuacji, że my przegrywaliśmy. Aleksander Isak, ten kto wie, ten kto był kiedyś na live'ie, jak żeśmy grali z dwoma Isakami, przy okazji możecie dać znać, czy pamiętacie to, jak dwóch Isaków grało w Szwecji i mi ładowali bramki na przemian, to pamiętają ten ból. No mi znowu strzela, skurwiel. Dobra, piłka do Quaisona, słupek. Szczęsny znowu nie dał rady. No i zaczynamy znowu ten mecz. Dużo bramek w tej fazie grupowej. Ale nie podoba mi się, że to do naszej bramki. Na pustą. No to niedobrze, musimy gonić teraz wynik. Dobrze, Zieliński wychodzi świetnie. Jóźwiak, obciął się obrońca, Jóźwiak. Jóźwiak, nie wiem czy podawać czy strzelać. No i zjebałem. Ale teraz nie ma Jóźwiaka, wychodzi znowu Isak. Isak, daj mi spokój, błagam cię. To jest dobry piłkarz w tej grze. On ma wszystko, wzrost, szybkość, dribbling. Jak będę grał jakąś karierę, to go kupuję, jak chuj. Ole, piła piękna. Robert, Robert Lewandowski. No ty kutasie, no. Nie wiem, na razie nic nie trafiają. Nie podoba mi się to zbytnio, bo mieliśmy super skuteczność, zajebistą. No może nie w meczu ze Słowacją, ale z Hiszpanią tak, i tutaj znowu kolejne pudło. Szkoda, bo to była strasznie dobra, podobna okazja do tego, co było w rzeczywistości. Też tak w narożniku pola karnego strzelał i trafił, tylko że to było na 2-1. W ogóle Robert, kurwa, tam w pierwszej połowie mógł 1-1 mieć i kurwa z rożnego dwa razy w poprzeczkę zajebał. No ale ja nie rozumiem, jak można z takiego bliska jeszcze w poprzeczkę zajebać. To jest niesamowite. O, no i widzisz, Isak, to jest właśnie Isak, no. Jebany, dobry jest, szybki i w ogóle wszystko. No nie mogę go odepchnąć. Jezu, Krychowiak tam wszedł przed niego, prawie go wyjebał. Zobacz tu, olu. Dobrze, że nogi nie wystawił, a tu falował chyba mnie Isak. Klich, dobre zagranie, Juś, znaczy Świderski. Czy to będzie chociaż rożny? Jo, dawaj lewy w dwie poprzeczki, jak wtedy, dawaj. Nie, Bednarek! Srałek. Dobra, wrzuta, ale... O Jezus. Świderski, ależ to pięknie przyjął na klatę Robert. Jakoś, nie wiem, od tyłu w ogóle. Ale ty kutasie, faulowałeś mnie. Może będziemy strzelać. Zieliński strzela, Zielu. Pokaż, że umiesz. Nie, Robert, ty to odejdź stąd lepiej. Zielu, z Hiszpanią strzeliłeś. Kto nie widział, to zapraszam. Zielu! O mój Boże, ale to było słabe. Jeszcze Klich. No co jest, kurwa? Kliknąłem strzał. To będzie koniec pierwszej połowy meczu. 0-1 przegrywamy i dokładnie tak pierwsza połowa w rzeczywistości się skończyła. Później już wiadomo, co się działo. Mam nadzieję jednak, że jakoś dam radę to odrobić. Dobrze wybiega Zieliński. Zieliński! Tylko znowu tak w narożniku. Kurwa, MMA. Jeszcze Zielu. Jeszcze Świder. Świder! No nie! Czemu nie w bramkę, tylko obok? Weź, przestań. Jak mu się ręka wygięła, what the fuck? Złamał rękę, jeszcze dorzucił i teraz do szpitala. Jest Kulusewski! Szczęsny! Dzięki, że jesteś tu. Kurwa, to jest taka piosenka, w radiu leci co godzinę, ja pierdolę. Już mi nie może wyjść z głowy. Dobra. Teraz jest okazja! Świder! Proszę! No leć! Dawaj, no nie! Wyjął to obrońca mu spod nóg. Nie jest taki szybki jak Isak. Isak by tam wyjebał rakietę. Dobrze, wychodzi Zieliński! Teraz jest okazja, jest Robert! Będzie pusta! Ja pierdolę, nie wierzę. Co się stało jeszcze? Ja faulowałem, kurwa. Co tu się wydarzyło? Mój Boże! Ej, no jak ja faulowałem, to on mnie faulował, karny do kuja. Co jest? Już jest 60 minuta, strasznie zapierdala ten czas. Trzeba zrobić jakieś zmiany, Frankowskiego wpuszczam, aczkolwiek, no, przez Frankowskiego straciliśmy bramkę drugą. Franek na tą stronę, a tutaj musi wejść Cristiano Placheta. I dajmy jeszcze tego Modera za Krychowiaka, bo nie chce mi się tobą grać. I teraz będzie git, chociaż trochę bardziej ofensywnie niż było, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ja pierdolę, byłem pewien, że brama już. Oni grają ofensywnie, ja też gram ofensywnie, obydwoje obronią.
obrony nie będziemy mieli. Ale co mnie to interesuje? Ja akurat muszę chociaż ten jeden punkt zgarnąć. Let's go! W ogóle zabawne jest to, że mimo tak fatalnego startu, jakbyśmy wygrali ze Szwedami, to byśmy mieli pierwsze miejsce. Mieliśmy okazję. Albo pierwsze miejsce, albo ostatnie. No i ostatnie. O kurwa, Kulusewski! Kulusewski! Jest jeszcze Quaison! Ale słaby strzał! Jakby było 2-0, to bym krzyknął pamiętne słowa Szpakowskiego w tym meczu, jak Forsberg strzelał. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał. To akurat... O, do dupy. Ej, zawsze mi szczęsny dupę ratował, ale w tym Euro to nie miał za dużo dobrych parad. A zawsze miał w pizdę dużo. 13 sekund zostało. Cały czas jest szansa, żeby odpadniemy z tego turnieju. Nie wiem naprawdę, jak mecze musiałyby się potoczyć, żebym ja odpadł. Bo jeszcze te gol ratio i tak dalej. A ja mam dużo bramek strzelonych. Mam na plusie, więc nie powinno być tragedii. Zieliński. Wolałbym wygrać ten mecz, żeby nie było, że ten. Postarajmy się. Kurwa, toż ja mówiłem, że się postarajmy. To co ty grasz? 5 minut. Do końca, leci, leci Szwecja, oj nie tu, dobra, full atak, jebać, jest Klich, dawaj Klichy, wychodzi Robert, pięknie, Robert, przepchaj się, dałeś radę, brawo, Robert, kurwa, Lewandowski, minuta została, co ładowałem, to wszystko blokują, no leć Glik, 2 minuty, doliczone, jaki pajac jeszcze wyszedł, będziemy mieli ostatnią okazję, Płacheta, leć, kurwa, leć, wychodzi Robert Lewandowski, on powinien być w polu karnym, ale jest w jego obrzeżach, Lewandowski, jest Zieliński, ja pierdele. To jest niemożliwe, przegraliśmy. Nie wiem czemu sędzia nie skończy w ogóle tego meczu jeszcze, bo już jest po 2 minutach doliczonych. Tu powinien być koniec. I to będzie koniec, tylko nie wiem czy wychodzę. Będą się cieszyć czy nie, jak się będą cieszyć to znaczy, że wychodzę, uwaga! Ty, no nie wiem czy wychodzę. Ty, czekaj. Ja odpadłem, kurwa? Ej, nie wiem co jest, pierwszy raz taką animację widziałem, że na siebie krzyczą. Ty, kurwa, nie wiem. Szwecja się cieszyła. Ja pierdolę, ja się boję kliknąć dalej. Jeszcze strzał Robercika, ale pudło. Boję się kliknąć dalej. Przegrywam ten mecz. 7 strzałów, 1 celny tylko dla Polski. Ależ mamy tutaj fatalną skuteczność. Cały czas była niesamowita. Klikam dalej. Isak najlepszy, przegrana ze Szwecją. Hiszpania wygrywa, no czyli, że powinniśmy wyjść z grupy, ta? Mamy 3 miejsce, co oznacza, że Włochy tutaj, ale mamy lepiej niż Włochy. Finlandia 4, mamy lepiej niż Holandia, która odpada, czyli wychodzimy z grupy ostatecznie z 3 miejsca, ale obsrałem się, nie wiedziałem aż co mam powiedzieć, tylko że jest właśnie problem, bo będziemy wychodzić na którejś z 1 miejsca, ale może to być Austria, Szkocja, albo Francja, albo Szwajcaria, albo Belgia. Ja pierdziele, nawet nie wiecie jak mi serce zabiło, ja pierdolę. Kurwa, pierwszy raz w życiu widziałem taką animację, serio. Ile gram w tą grę jeszcze nie widziałem, że mój chłop krzyczy na drugiego, a tamci się cieszą. Zawsze jak wychodziłem z grupy, to zawsze się cieszyli. No teraz wychodzę z grupy, a oni byli załamani wręcz, więc ja nie wiem, kurde. Ale dobra, przelećmy sobie szybko grupy. Szwajcaria i Turcja wychodzą, Walia odpada, a Włochy nie wiem, czy wychodzą. Zobaczymy później, mają 3 remisy, ale jest to możliwe. Belgia i Dania przechodzi, Finlandia również, Austria, Macedonia, Holandia. Odpada. Szkocja, Chorwacja przychodzi dalej i Anglia. No i tutaj właśnie z Włochami walczy. Włochy mają gol ratio 0. Oni też. Włochy mają mniej bramek, czyli Anglia raczej wychodzi. Włochy odpadają. Tutaj wychodzi oczywiście Szwecja, Hiszpania i Polska. Kurwa, przejebaliśmy ten mecz z Hiszpanią. Jesus. Wychodzimy i tak, ale Jesus. No niewiarygodne jest to. Francja, Węgry wychodzą z 6 punktami. Niemcy 3 porażki. Do domu. I Cristiano Ronaldo przechodzi dalej, też z 3 miejsca, więc nie ma czego się wstydzić. Ważne, że wychodzimy z grupy, jest to kolejny krok do finału. Dobra, klikam X. Jak to kliknę, to dowiemy się z kim gramy. Przypominam, możemy grać tak, ze Szwajcarią, z Belgią, Austrią, Szkocją i Francją. Proszę, kurwa, żeby to nie była Francja. Ja pierdolę, to jeszcze gorzej. Nie, no tylko nie ze Szwajcarią, ona mnie prześladuje. Ona mnie prześladuje. Jest szansa, że w ogóle drabinka ułożyła się tak, że w ćwierćfinale możemy trafić na Portugalię, ale
ale w pierwszej fazie 1/8 gramy ze Szwajcarią, tak jak było na Euro 2016 w rzeczywistości, ale ja nie mam dla was dobrych wiadomości. Ja ze Szwajcarią to praktycznie cały czas kurwa przegrywam. No już dawajcie mi tą Francję, ja jebie. Zobaczmy, jaka jest drabinka pucharowa, sam jestem ciekaw, na kogo możemy trafić. Możemy trafić! A nie, sorry, pojebało mi się. Nie wiem czemu tak pomyślałem. Na Danię albo Węgry. Zobaczmy, jakie są mecze. Turcja zagra z Macedonią, ale meczycho. Szkocja z Portugalią. Belgia z Anglią. No i tutaj już rozmawiamy o czymś lepszym. I Francja ze Szwecją. Francja! Ojojoj, to dobrze, że ja nie miałem tego drugiego miejsca, kurde. Bo mimo, żebym wygrał ze Szwecją albo zremisował, miałbym drugie miejsce i bym grał z Francją. Jaki fart. Chociaż przed chwilą powiedziałem, że z Francją wolałbym, ale to było kłamstwo. Już wolę z tą Szwajcarią. Czasem z nią wygrywam. Trzymajcie kciuki za mnie w następnym odcinku, bo to będzie niesamowity mecz, mam nadzieję. Drabinka jest ułożona dla nas idealnie, bo w ćwierćfinale możemy trafić na Danię albo Węgry. No Dania to będzie mocny przeciwnik. Węgry też zresztą. Teraz już każdy przeciwnik jest mocny, ale nie jest to właśnie ani Francja, ani Belgia, ani Anglia, ani Portugalia. Cały czas to niby Dania i Węgry. Ale mamy jeszcze mecz Austria-Finlandia i Hiszpania-Chorwacja. O, był taki mecz na tym Euro, ale chyba dopiero w ćwierćfinale. No dobra, to ciekawe mecze nam się ułożyły. Niestety dzisiaj porażka, strzelił nam Isak na pustą bramkę. Dzisiaj słaby gol, słabe akcje, w sumie nie były aż takie słabe, ale strasznie słaba nieskuteczność. No i szanujmy się, mogliśmy przegrać ten mecz dużo więcej niż 1-0, więc dobrze, że tak się to skończyło. Szwajcaria, Polska, na szczęście koniec końców jest lepiej niż jakbym miał to drugie miejsce. Więc zagramy, biało-czerwoni zagrają z biało-czerwonymi. Znowu mierzymy się ze Szwajcarią, ale tym razem ja chcę wygrać. Proszę, bo to Euro jest w naszym zasięgu. Jak zawsze, kolejny odcinek o godzinie 18:00, gramy ze Szwajcarią. Teraz już każdy kolejny odcinek to może być koniec Euro. Gramy o być albo nie być. Za każdym razem, aż nie wygramy finału. A to jest ciężkie zadanie. Dzięki za oglądanie i na razie.